Cześć, tu Aga. Witam Ciebie na kolejnym filmie na moim kanale Inspiracje Lipca. Jakiś czas temu nagrywałam takie filmy, troszeczkę byłam zainspirowana inną youtuberką, która wykazuje inspiracje. Uwielbiam oglądać te wszystkie inspiracje Karoliny Sobańskiej, więc pozdrawiam Karolinę. I tym samym też opowiem Wam o moich inspiracjach. I tym razem są to inspiracje lipca, które zapisałam sobie w moim dzienniku, żeby o niczym nie zapomnieć. Więc pierwszą rzeczą, z którą Wam się podzielę, jest to, czym się bardzo zainspirowałam, tak naprawdę już się tym zainspirowałam wcześniej, w czerwcu, pod koniec czerwca, ale praktykowałam w lipcu, jest to gimnastyka słowiańska z Katarzyną Uramek. Zresztą Katarzyna jest też moją, można powiedzieć, uczennicą jogi kundalini, praktykuje ze mną jogę kundalini, natomiast ona zaraziła mnie właśnie gimnastyką słowiańską. Ja w opisie tego filmu podam Wam link do jej kanału, bo na jej kanale możecie praktykować razem z nią właśnie gimnastykę słowiańską. I zresztą też niedługo będzie wywiad z Katarzyną o gimnastyce słowiańskiej, także już niedługo też na kanale o tym troszeczkę więcej. Następna rzecz, co mnie bardzo zainspirowało, można też powiedzieć nie dokładnie w lipcu, ale tego lata, to są posty. Zresztą na tym kanale już było dosyć dużo o tym. Wiecie, że byłam na poście sokowym, bardzo dużo o tym opowiadałam, o zielonej diecie i tak dalej. I od jakiegoś czasu zaczęłam, i mogłabym powiedzieć, praktykować posty dry fasty, czyli suchy post. I tak naprawdę robię to w różny sposób. Na co dzień robię to poprzez okna żywieniowe, dlatego że już od jakiegoś czasu stosuję okna żywieniowe, czyli mniej więcej od 15 do 18 godzin nie jem, a jem w pozostałych godzinach. Czyli u mnie to wygląda tak, że od godziny, że jem pierwszy mój posiłek, czy można powiedzieć śniadanie, to jest godzina 11, a ostatni 18. I mniej więcej od 18 do 11 następnego dnia nic nie jem, nic nie piję. Czyli jestem na takim suchym poście. Tutaj też obiecuję Wam, że nagram Wam specjalny filmik o tym, i też mam w zamiaru nagrać Wam, pokazać Wam, jak to się dzieje. W każdym razie, jak to robię? Więc robię to takie, jak mówiłam wcześniej, okna żywieniowe lub też raz w tygodniu razem z moim Krystianem, z moim partnerem praktykujemy jednodniowy taki post, czyli zawsze w poniedziałek lub we wtorek, mniej więcej 24 godziny, czyli sobie na przykład zakładamy, że nasz ostatni posiłek jest o godzinie 18 w niedzielę, i następny jest o 18 w poniedziałek, także 24 godziny jesteśmy na takim suchym poście. Chociaż powiem Wam szczerze, że bardzo często w ten poniedziałek decydujemy się przedłużyć i zostajemy na tym poście jeszcze do wtorku, do rana. Jest to niesamowite doświadczenie, polecam wszystkim. Relaks dla Twojego ciała, dla Twojego umysłu, jasność umysłu, poczucie takiego właśnie, że coś robisz dla siebie dobrego, dla swojego ciała. O tym tutaj naprawdę mogłabym mówić bardzo dużo, o tych postach. I teraz tak, suchy post, czyli nie jemy, nie pijemy. I wiem, że tutaj na pewno się popłyną komentarze lub pytania na ten temat, dlaczego nie pijemy, bo przecież mówimy o tym, żeby wodę pić. Więc oczywiście na początek polecam wszystkim, aby pić wodę. Na przykład mój Krystian, mój partner, on pije wodę. Stara się nie tak dużo, ale jak się chce pić, to pije wodę. Natomiast ja wolę ten suchy post, nie, absolutnie nie mam jakiegoś takiej potrzeby picia wody. Ale dlaczego nie mam tej potrzeby picia wody? Dlatego, że od jakiegoś czasu stosuję dietę surową, można by powiedzieć w 80%, nie 100%, ale tak w większości. I właśnie zauważyłam, że kiedy piję soki, bo na tej diecie surowej piję soki, kiedy jem warzywa i owoce świeże, to naprawdę nie potrzebuję tyle wody, dlatego że ta woda jest właśnie i w owocach, i jest w sokach, i jest w warzywach, więc nie mam takiej potrzeby. Natomiast zauważyłam, że jednego dnia, kiedy zrobiłam obiad taki bardziej ugotowany, tak, na parze, warzywa na parze, to już poczułam, że potrzebuję trochę wody się napić. Więc coś tutaj na pewno, takie doświadczenie, to zauważyłam, że tak to działa. Zobaczymy, co dalej. No właśnie, następna rzecz, czyli moje odkrycie lipca, to jest ta dieta surowa, chociaż to też nie jest lipiec, bo już to zaczęło się wcześniej, ale teraz, kiedy mamy tyle warzyw i owoców świeżych, lokalnych,
to jest to bardzo łatwe do zrealizowania. Także też Ciebie namawiam. Można spróbować po prostu włączając pokarmy surowe. Tak jak mówiłam, u mnie to jest 80%, także stawiam sobie takim, nie wiem, 20% na coś, nie wiem, na właśnie warzywa, jakieś na parze, czy coś, jakiś dodatek do tego. Ale staram się jak najwięcej na surowo i czuję się super. Mam dużo energii, tak jak mówiłam wcześniej, nie czuję potrzeby picia wody, dlatego że codziennie wypijam sok, na pewno jedną szklankę soku, tak gdzieś 500 ml lub nawet dwa razy dziennie czasami. A oprócz tego, że stosuję dietę surową, to też właśnie dzięki postom, dzięki temu całemu oczyszczaniu, które zrobiłam wcześniej, to nie mam też potrzeby aż tak jedzenia tylu posiłków. Także kiedyś wcześniej jadłam 3 do 5 posiłków, to było niesamowite, że tyle jadłam. Teraz naprawdę nie mam takiej potrzeby, także mój dzień rozpoczynam sokiem o godzinie 11, później jakąś sałatką lub owoce o godzinie gdzieś 13, 15, ja znowuż może jakiś owoc, chociaż tak zależy. I posiłek, taki główny posiłek, można by powiedzieć, to jest tylko jakby jeden o godzinie mniej więcej 17-18, kiedy jemy razem wszyscy z rodziną. Także nie czuję takiej potrzeby jak wcześniej, że to było śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Teraz to jakoś jest zupełnie inaczej, chociaż cały czas to odkrywam i na pewno o tym też Wam jeszcze opowiem na kanale i też nagram Wam food vloga właśnie z tych moich dni. Okej, czyli następne odkrycie. I znowu, tutaj dużo o jedzeniu, bo kiedy zaczęłam robić tą dietę surową, no to odkryłam i uwielbiam. I teraz nie wiem, jak po polsku to nazwać, takie miski z warzywami, bowl chyba się to nazywa. Pokażę Wam tutaj zdjęcie. W każdym razie odkryłam to jako nasz główny posiłek, także zjadamy pełne miski właśnie surowych warzyw, które czasami, do których robię pyszne, nie wiem, sosy, pesto, wszystko w moim blenderze, także to jest przepyszne, wszystko zdrowe. I oprócz tego też podobało mi się jedzenie w miskach z drewa bambusowego, czyli takie bambusowe misy, i które kupiłam w Ikei. Tutaj nie jest oczywiście żadna reklama, ale Wam zalinkuję, jeżeli macie ochotę. I naprawdę to jest jakieś takie inne odczucie, kiedy jem te warzywa, owoce czy posiłki właśnie w tej misce. Takie bardziej poczucie, połączenie z naturą. Ładnie to się wszystko układa, ładnie się komponuje, także tak, polecam. I jeszcze jeżeli chodzi o jedzenie, to z okazji tego, że świętowaliśmy urodziny Emilii, czyli córki mojego partnera, zresztą też wcześniej urodziny mojego partnera, to chciałam przygotować jakieś dobre ciasto. Miało być ciasto roll, ale tym razem jeszcze mi to nie wyszło, więc postanowiłam przygotować brownie, totalnie wegańskie, bez glutenu, bez żadnych dodatków zwierzęcych i bez cukru. Także przepyszne ciasto. Właśnie wczoraj było serwowane też na urodzinach Emilii. Też Wam zalinkuję przepis do tego, gdzie znalazłam. Także polecam. Okej, koniec z jedzeniem. Wracam do jogi, więc też moim odkryciem jest ostatnia medytacja Ganpati Kriya, którą zresztą na kanale gdzieś tutaj u góry Wam zalinkuję, jest live z tej medytacji. Ja praktykuję tę medytację teraz sama codziennie i naprawdę odkryłam moc tej medytacji. To jest coś niesamowitego, co się dzieje. Jest to medytacja, która czyści naszą karmę, która jakby zmienia takie negatywne emocje i naprawdę, słuchajcie, ja to czuję. Czuję, jak się wszystko u mnie zmienia, wielka transformacja. Więc tak, to jest odkrycie, moja nowa medytacja. Zobaczymy, na razie jestem już na końcówce, około 40 dnia, ale myślę, że ją przedłużę do 90 lub nawet 120 dni. Zobaczymy. I właśnie dzięki tej medytacji na nowo odkryłam też taką potrzebę bycia tu i teraz. Cieszę się z momentów, które przeżywam teraz. Akurat nie sprzyja nam pogoda. W Kopenhadze bardzo mieliśmy dużo takich dni zimniejszych, wietrznych, więc każdy moment, każde słoneczko, które, nie wiem, nas troszeczkę zaświeci, jest cieplej, staram się być właśnie w tym momencie, tu i teraz, cieszyć się tymi dniami, spędzać z moją rodziną, przygotować coś pysznego, jeżeli mamy właśnie taki dzień wspólnych posiłków i po prostu cieszyć się każdym momentem. Myślę, że to też jest zasługa oczywiście nie tylko tej medytacji, ale ogólnie praktyki jogi. I cieszę się, że znowuż to na nowo odkrywam i praktykuję cały czas, czyli
jestem tu i teraz. Odkryłam też w lipcu pisanie dziennika. Tak jak widzicie, to jest właśnie mój dziennik. Tutaj zresztą w tym dzienniku napisałam wszystkie inspiracje. Bardzo lubię to. Zresztą odkryłam też właśnie pisanie takie wcześne, rano. Więc wstaję wcześniej, jeszcze zanim zacznę praktykę lub zaraz po mojej praktyce, zapisuję swoje przemyślenia. To, co mam na ochotę, jakieś, nie wiem, moje pomysły na życie. I to jest coś cudownego, także polecam Wam. I uwielbiam też mój dziennik, który zakupiłam sobie w Sustainagrana. To jest taki duński sklep, też Wam zalinkuję, jeżeli macie ochotę. Bardzo fajny, naturalny. Więc cieszę się i polecam też. Polecam Wam pisanie dziennika poranny. Okej, miało być nie o jedzeniu, ale znowu już wróciłam, bo widzę, że tu jeden jeszcze jest. Woda kokosowa. Zaczęłam pić wodę kokosową właśnie podczas tych postów. Mówiłam, że robię na sucho, ale jednego dnia, czyli jednego tygodnia zrobiliśmy 3-dniowy post, który przedłużył się naprawdę do 4 dnia. I podczas tego postu piłam wodę kokosową. I coś uwielbiam, po prostu jest bardzo pyszna, a dobra. Polecam Wam, chociaż niestety nie miałam możliwości, znaczy miałam możliwość właśnie picia też świeżej wody z kokosa, z takiego świeżego kokosa, to była bardzo duża różnica. Teraz szukam, gdzie mogę się zaopatrzyć właśnie w takie kokosy świeże, kiedy będę robiła moje posty, więc była to duża różnica. Chociaż ten zakupiony w kartonie też nie był aż taki zły, ale w porównaniu z tym świeżym, niesamowite. Woda kokosowa ma bardzo dużo dobrych właściwości odżywczych, jakby zupełnie gasi nasze pragnienie i też jakieś takie potrzeby, jakieś zachcianki. U mnie to działa niesamowicie, także polecam Wam spróbować wodę kokosową. Okej, trochę o modzie. Ja staram się kupować mało, w ogóle od jakiegoś czasu przeszłam na taki styl minimalistyczny i staram się, jak w mojej szafie naprawdę były rzeczy, które ja tylko lubię, noszę, i nie chcę mieć pełno gadżetów, ale raz na jakiś czas lubię sobie kupić coś, co wiem, że wykorzystam, co będę nosiłam. I mam też, postanowiłam sobie, że będę wspierać, czy wspieram właśnie marki polskie, czy duńskie, czy mniejsze firmy. I odkryłam tutaj firmę Seaside, tak myślę, że dobrze wymawiam, zalinkuję Wam. Polska firma, która projektuje i szyje ubrania z polskiego lnu, więc zakupiłam w tym sklepie u nich właśnie Seaside kombinezon zielony, tutaj gdzieś Wam widzicie pewnie teraz na zdjęciu, i bluzkę. Jestem niesamowicie zadowolona, jest wygodny, po prostu wchodzę w ten kombinezon i wiem, że jest mi super wygodnie, także polecam Wam bardzo. Odkryciem mojego ostatniego czasu też jest na nowo odkrycie, bo ja tak naprawdę zawsze to robiłam, czyli jazda rowerem. Wiecie, w Kopenhadze jest tyle rowerów, tak naprawdę nawet więcej niż w Amsterdamie. Chyba mówi się, że Kopenhaga to jest miasto, gdzie najwięcej jest rowerów. Więc ja od kiedy tu mieszkam, a mieszkam w Kopenhadze 15 lat, jeżdżę wszędzie rowerem. I to nieważne, czy to jest deszcz, czy śnieg, czy zima, czy jesień, czy lato, po prostu wszyscy jeżdżą rowerami. Ale ja w tym roku miałam lekki bunt i stwierdziłam jakoś na początku roku, że muszę się przerwać, nie mam ochoty już jeździć rowerem, będę chodziła wszędzie na pieszo. I tak chodziłam na pieszo od stycznia do czerwca i nagle stwierdziłam, koniec, wystarczy, już nie chcę, wracam do roweru. Mój rower niestety był popsuty, dlatego też postanowiłam chodzić na pieszo wcześniej, więc miało przerwę i musiałam zakupić sobie mój nowy rower, który uwielbiam. Odkryłam na nowo Kopenhagę rowerem. Uwielbiam jeździć rowerem i też postanowiłam, i to już Wam powiem w sekrecie, nagram Wam filmik z takich moich ulubionych miejsc lub takich miejsc, które polecam, które możecie zwiedzić w Kopenhadze właśnie rowerem. Także też taki film dla Was nagram. I na zakończenie odkrycie, przypomnienie sobie może bardziej, czy odkrycie tego i inspiracja dla Was. Każdy z nas decyduje, czy chce być szczęśliwy, czy nie. Wiem, że czasami myślimy sobie, że ktoś nam sprawił przykrość, albo mamy gorszy dzień i jakby to nie jest od nas zależne. Ale ja właśnie odkryłam to znowuż na nowo, że to tylko ja decyduję, czy ta sytuacja, którą doświadczam, będzie mi się podobała, czy sprawi mi przyjemność, czy nie. Ja decyduję, czy jestem zła, czy jestem smutna. Wiem, że zauważyłam to, że mogę moje emocje przetransformować. I tu niesamowite jest to właśnie, jak ja to zauważyłam. Dzisiejszy dzień jest pełnia. Dzisiaj jest pełnia księżyca, 3 sierpień, w tym momencie, kiedy nagrywam ten filmik, wy obejrzycie go jutro. W każdym razie właśnie dzisiejszego dnia można sobie postanowić, że
koniec z tym starym programem. Chcę coś na nowo, rozpoczynam coś na nowo i właśnie moją taką decyzją było, żegnam wszystkie jakieś takie moje, nie wiem, programy, gdzie sobie coś tam uzdurałam i zaczynam na nowo. I chcę po prostu pożegnać wszystkie złe emocje. Nie to, że złe emocje, bo złe emocje czy na przykład smutki też nam są potrzebne i się zdarzają, ale chcę z nich wyciągać wnioski i je przetransformować i cieszyć się życiem. To na tyle. Inspiracje lipca. Ciekawa jestem, czy Wy macie jakieś inspiracje lipca, czy podzielicie się ze mną w komentarzu na dole. I jeżeli jeszcze tego nie robisz, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Możecie kliknąć subskrypcja i dzwoneczek, wtedy będziecie mieli przypomnienia właśnie o najnowszych filmach. No i zostaw lajka i komentarz. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w następnym filmie. Satnam.